Remisem 1-1 zakończyło się sobotnie spotkanie Termaliki Brukbetu Nieciecza z ŁKS-em Łódź. Wywozimy punkt z terenu, gdzie jest to zespół główny pretendent do awansu. Powinniśmy się cieszyć, ja natomiast jestem zdenerwowany, bo nie możemy w taki sposób tracić bramki, która zabiera nam 3 punkty. Myślę, że pierwszą połowę graliśmy bardzo dobrze. Momentami uważam, że koncertowo nie udało się strzelić bramki. Chociaż trzeba przyznać, że Brukbet też miał 2 sytuacje w pierwszej połowie, ale to my, moim zdaniem, byliśmy zespołem dużo lepszym. W 56. minucie spotkania piłkę w bramce gospodarzy umieścił Jan Sobociński. Drużyna Termaliki od 74. minuty grała w osłabieniu po drugiej żółtej kartce Michała Skurasia. Mimo to w końcówce meczu gola dla Słoni zdobył Władysław Zgutkowski. Jesteśmy bardzo rozczarowani naszą grą. Oczywiście ten punkt się przyda, będzie się gdzieś tam liczył, ale generalnie zagraliśmy zły mecz. Pod każdym względem i musimy się uderzyć w piersi, bo my dzisiaj naprawdę bardzo mocno zawiedliśmy kibiców i tych wszystkich, którzy nas po prostu wspierają. Tak nie może być, że kolejny mecz najpierw z Bytowią, później z Beniaminkiem EKS-em, który grał naprawdę dobrą piłkę, ale to nas nie usprawiedliwia. Zagraliśmy źle pod każdym względem i tyle odnośnie tego meczu. No nie ma co tutaj znowu dalej się rozwodzić, bo my sobie ten mecz oczywiście zanalizujemy, natomiast mnóstwo było takich złych wyborów, złych zachowań w tym meczu, z czego to wynikało, trudno powiedzieć, ale to był zupełnie inny zespół niż tydzień temu grający w Bielsku Białej. To jest dla mnie największą zagadką. Kolejny mecz piłkarze Słoni rozegrają na wyjeździe 11 sierpnia. Ich rywalem będzie drużyna GKS-u Tychy.